Witamy Państwa, 17 dzień października, kolejny filmowy czwartek i powiem Państwu tak, przygotowując się do tej rozmowy, przypomniał mi się taki film Wyliczanka. Nie wiem, czy Pani dyrektor Joannie Domagale też się przypomniał ten film. Dzień dobry, tak, Pani dyrektor. Tak, przypomniał mi się. Dzień dobry, witam. Witam, dlatego że filmowa jesień mogłaby zasłużyć na to miano Wyliczanki, bo jak przeglądałem, to mi się dwie strony zaraz zrobiły tego i się zastanawiałem, kiedy ja znajdę czas na to, żeby choć chwilkę uczknąć z tego ogromnego tortu propozycji, to może tak szybciutko zaczniemy tę wyliczankę filmową od naszej ulubionej, są chyba przez nas oboje, sekwencji, jaką jest Helios na scenie, Pani Tak, Asiu. Proszę Państwa, no musimy to wyliczyć, bo naprawdę jest tego bardzo dużo, ale oczywiście odsyłam też na naszą stronę, bo tam szczegółowo wszystko Państwo znajdziecie. Jeżeli coś wpadnie Wam z ucho z tego, co będziemy tutaj wymieniać, to warto więcej poczytać i znaleźć dla siebie czas, żeby do kina przyjść. Bo Helios na scenie, jak Państwo wiecie, to nie tylko koncerty, wystawy, ale też tak naprawdę anime, które pod to podciągamy, więc jest w czym wybierać, a w tym jesiennym okresie zaczynamy od wystawy, bo 23 października na naszych ekranach Andy Warhol, Amerykański sen. Genialne. No. I no, postać znana, ale co innego znać, gdzieś tam zobaczyć te na koszulkach printy drukowane, a co innego przyjść zobaczyć, jak to się wydarzyło, że ten w sumie niepozorny emigrant podbił Amerykę i potrafił połączyć mainstream z tą kulturą powszednią i jak to się stało, że to naprawdę ten underground wszedł na salonę, a zawdzięczamy to nikomu innemu jak właśnie Andemu Warholowi, więc 23 października. Później 23-24 listopada nie lada gratka, bo pokażemy koncert specjalnie przygotowany dla kin Andrea Bocelliego, The Celebration. No i cóż tu mogę powiedzieć, będą największe przeboje i będzie klasyka, ale też specjalnie nagrane kompozycje na ten właśnie koncert. Więc jeżeli ktoś już wie, że u nas to świetnie brzmi i fajnie się ogląda, no to szukamy tam w kalendarzu terminu. Ale to nie dalej, bo 10 grudnia nasz cały projekt o balet i opera na ekranie. W tym przedświątecznym okresie pokazujemy Kopciuszka, no w tym świątecznym, no cóż mogę tak, powiedzieć. Tak, pamiętam i Dziadka do Orzechów, genialnego i no w ogóle to... Carmen na przykład dla mnie osobiście, tak, to też przecież nie, wydarzenie. Ten balet tak jak nic się sprawdził na ekranie, to jest, powiem Pani, niesamowite, bo tak zaglądam jak w ciągu roku właśnie chociażby raz zobaczyć to. I to jest niesamowite przedsięwzięcie. W życiu bym parę lat temu nie przypuszczał, że takie coś można obejrzeć na ekranie. Ja też, muszę przyznać, tak. Ja też. Tym bardziej, że pora nie jest przecież łatwa, bo zaczynamy to tak, jak w Londynie się dzieje, czyli u nas gdzieś około godziny 20-20:30. Wychodzimy z kina, proszę Państwa, gdzieś około 23:30, bo to jest live, czyli jak jest przerwa, to też mamy przerwę, trzeba zmienić scenografię. Średnia wieku naszej widowni wcale nie jest najmłodsza, z czego jestem bardzo dumna i cieszę się, że Opolanie w tym wyższym wieku taką właśnie naszą przygodę z operą i z baletem pokochali i wszyscy siedzą, przeżywamy, jest uśmiech, jest na twarzy, jest energia, więc no kurczę, jestem bardzo zadowolona i dumna i polecam, proszę szukać, bo naprawdę cały repertuar już mamy na naszej stronie, jest w czym wybierać. I w grudniu też, to tak zapowiadam już, musimy o tym pamiętać, pojawi się nowy srebrno-złoty koncert gwiazdkowy André Rieu. Cóż mogę powiedzieć? Kochamy go w Opolu, lubimy jego optymizm, lubimy to, że w tych koncertach za każdym razem powtarzają się te melodie i one są piękne, one nas radują, a w przypadku tego koncertu grudniowego będą też kolędy, proszę Państwa, więc naprawdę zaglądać na zakładkę Helios na scenie, bo jest w czym wybierać. Ja osobiście myślę, że ten Andy Warhol dla mnie to jest pozycja, tak, obowiązkowa, nie, no, i mam, tak, zamiar to ją zobaczyć. No ale skoro już mówimy o plakacie, bo Warhol, a plakat to poniekąd anime, no to chciałbym też wrócić do tych projekcji anime, bo pamiętam, kiedy rozmawialiśmy wielokrotnie, mówiliśmy o tym, że tych wyznawców anime w Opolu nie brakuje i że to się sprawdza też na ekranie. Jest to niesamowite, dlatego że pokazujemy, proszę Państwa, pokazywaliśmy w tej pierwszej, drugiej odsłonie cyklu anime klasykę i teraz dalej kontynuujemy ten projekt, proszę Państwa, dlatego, że w Opolu przychodzicie Państwo na te filmy, na tą klasykę, która powstała w latach 80. i która niezmienionej, tylko specjalnie przygotowanej wersji na DCP jest pokazywana w kinie i oprócz tego, co pokazywaliśmy, teraz jeszcze mamy Laputę, mamy Szkarłatnego Piłata i na koniec, proszę Państwa, no wisienka na torcie, czyli Mój sąsiad Totoro. Klasyka klasyków. Film, który o ważnych tematach, o takiej traumie, o chorobie rodziców, o związku między siostrami, młodszą i starszą, opowiada
w taki baśniowy i piękny sposób. I ten Totoro, który w tym filmie się pojawia, który symbolizuje tą przyrodę, tą magię, jest tak niesamowicie pozytywny, więc nie znam osoby, która widziałaby ten film i nie wyszła z tego filmu uśmiechnięta i taka uspokojona. Więc jeżeli ktoś widział, to wie, o czym mówię. A jeżeli jeszcze nie widział i ma pociechy w domu, takie od 6 wzwyż i będzie chciał coś pięknego w kinie zobaczyć, to proszę pamiętać, 30 listopada Mój sąsiad Totoro do obejrzenia na 100%. No a teraz trochę będziemy się bać, no bo przed nami, jak to końcem października, początkiem listopada, pojawia się tematyka śmierci, a generalnie pojawia się Halloween w kinie, więc ciarki niektórych przechodzą. Czy to oznacza, że szykuje się kolejna seria maratonów z Halloween? No tak, proszę Państwa, Państwo już wiecie, że ja za horrorami nie przepadam, ale zawsze o nich mówię, bo w Opolu są fani tego projektu. I mamy w tym roku ciekawostkę, gramy 2 zestawy, jak zawsze, horrorów na Halloween, ale mamy 2 terminy. Pierwszy 25 października, czyli troszkę wcześniej, dla tych, którzy wyjeżdżają na przykład w okolicach świąt z Opola, a drugi 31, czyli mam 2 terminy, 25 października, 31 października. Mamy 2 zestawy filmów i jestem w tym roku, proszę powiem, bardzo zadowolona, dlatego że te zestawy się różnią. Zestaw pierwszy to są filmy raczej takie poza obiegiem kinowym, specjalnie dla Państwa gdzieś tam wygrzebane, odnalezione, które możemy zobaczyć tak naprawdę tylko i wyłącznie na naszych maratonach. W tym projekcie specjalnym. Tam między innymi będzie Demon, będzie Bizel, będzie Mama, Dwór Cieni. Już same tytuły mówią, że to nie są znane propozycje, czyli coś niszowego. A drugi zestaw Halloween to zestaw tych filmów mainstreamowych, te, które naprawdę są przed premierami albo premierami, które zobaczymy potem na naszych ekranach, ale tu macie Państwo je w zestawie tym całonocnym, bo będzie tutaj i Hellboy, kolejna odsłona, będzie Terrifier 3, który już jest na naszych ekranach, czy Stretoskop. Więc filmy, które są z tego pierwszego plakatu, które są w normalnej emisji, ale mamy też w zestawie na tą noc, więc można wybrać, czy chcemy się pobać w czymś takim, co tylko na tym naszym maratonie zobaczymy, czy jednak w tych takich najbardziej znanych propozycjach horrorowatych, które na naszych ekranach są. I zapraszam. W takim wypadku, skoro jesteśmy przy tym, to może od razu zapytajmy naszych widzów, a właściwie nasz gość zada Państwu pytanie konkursowe i myślę, że tutaj nie powinni Państwo mieć chyba wielkich trudności z odpowiedzią na pytanie. Tak, pytanie jest dla wszystkich tych, którzy przyjdą się do nas bać, czyli będzie dotyczyło naszych maratonów Halloween. Trzeba podać przynajmniej jedną datę, kiedy ten maraton w naszych kinach pokażemy. No to, drodzy Państwo, sięgamy. Kiedyś byśmy powiedzieli po pióra, teraz po co innego. Czas na seans, małpa, czasnaopole.pl. 2 pierwsze poprawne odpowiedzi honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. No i na koniec, Pani Anno, zostawiliśmy sobie deser, bo zawsze mówimy, że te projekcje, które mają w napisie PL, jest czymś niezwykle ważnym i że należy znaleźć sobie tak zwany czas rezerwowy na to, żeby się pojawić w kinie w ramach cyklu Kultura Dostępna, tak, bo ta pokazuje polskie filmy, te, które mieliśmy niedawno jeszcze okazję zobaczyć i przegapić. I to jest chyba okazja do tego, żeby znowu się zagapić, ale już na ekranie bezpośrednio. Proszę Państwa, zawsze w czwartki, zawsze o 18, zawsze w bardzo atrakcyjnej cenie biletów. Mamy już w tej chwili na naszej stronie dostępny plan do końca grudnia, czyli projekt będzie z nami już do końca tego roku, wiemy na 100%. Mamy tam projekcje, które cały czas z wielką przyjemnością przypominamy, takie jak między innymi Chłopi, których znowu zobaczymy, bo to jest film, do którego będziemy wracać, kiedy tylko będziemy mogli. Ale mamy, tak jak powiedziałeś przed chwileczką, też filmy, które... Jest Apoka Wiksa, która też przemknęła, proszę Państwa, tak trochę przez nasze ekrany i chyba jest trochę niedoceniona, jak dla mnie, bo rzadko się zdarza takie polskie kino, bardzo stricte młodzieżowe, troszeczkę o slashera się ocierające, ale też takie z dobrą obsadą, z fajnym scenariuszem, które o tym końcu świata mówi może w taki dosyć młodzieżowy, z przymrużeniem sposób, ale bardzo na poważnie. Więc tutaj bym tak się troszeczkę zastanowiła, czy skoro nie obejrzałam tego filmu, bo tytuł mnie troszeczkę odstraszył, tak, a mam wolny czwartek, to może warto sobie zobaczyć, żeby swoje zdanie na temat tego filmu mieć. Ale z takich rzeczy, których nie widzieliśmy, to jest Idź pod prąd albo Sezony, tych filmów w ogóle nie było u nas, a już wiemy też, że te premierowe filmy z tego okresu, jeżeli ktoś przegapił na przykład Drużynę AA, którą jeszcze gramy, ale lada chwilę zniknie z naszych ekranów, to na koniec grudnia będzie mógł ją zobaczyć. Polecam, naprawdę zajrzeć sobie na naszą stronę, na cały plan kultury dostępnej do końca roku, pozaznaczać te fajne tytuły, bo naprawdę
jest w czym wybierać i świetnie, że to jest polskie kino i świetnie, że w Opolu się cały czas to podoba. Tak, i te tytuły są naprawdę, drodzy Państwo, intrygujące, bo Idź pod prąd czy Miłość jak miód to są naprawdę bardzo ciekawe filmy. Są różne, naprawdę, można wybierać. Mamy i komedię, i dramat, także to jest bardzo szerokie spektrum tych filmów. A mi najbardziej osobiście podoba się to, jako w sumie temu, kto pokazuje te filmy, że ja już ten plan do końca grudnia mam, wiem i mogę Państwu powiedzieć, sprawdźcie, poszukajcie, znajdźcie dla siebie odpowiedni dzień i odpowiedni tytuł. Czyli tak jak mówimy, czwartki, tak jak nasz program, taki nasz kulturalny, a jest kulturą dostępną. Pięknie nam się to spięło. Tak. Janna Domagała, dyrektor opolskich kin sieci Helios. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za spotkanie, a Państwa zapraszam na kolejne, które nas czeka jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.